są naprawdę piękne i wybrać z tego te to miejsce pierwsze, drugie i trzecie i wyróżnienia, no to ja nie zazdrościłam tej roli. Dlatego uchylę Wam rąbka tajemnicy, że tych osób i tych prac, które zostały wyróżnione i nagrodzone, jest tym razem no, o wiele więcej. Także ogromnie się cieszę, wszystkim Wam gratuluję, gratuluję uczestnikom, gratuluję opiekunom, gratuluję rodzicom takich wspaniałych pociech i życzę, żebyście Wasze talenty rozwijali coraz lepiej. Cieszę się bardzo, witam Was serdecznie, drogie dzieci, witam opiekunów, rodziców. Cieszę się bardzo, że znowu spotykamy się tutaj w bibliotece, w salonie wystawowym na otwarciu wystawy plastycznej, pięknej wystawy plastycznej. To, co mówiła Pani Dyrektor, że my z Panią Basią mieliśmy bardzo trudne zadanie, to jest prawda. Prawie żeśmy się pokłócili. Mimo, że jesteśmy przyjaciółmi, zostaniemy przyjaciółmi, ale no rzeczywiście jedno wielkie nieszczęście, które spotyka i nas, i Was, to jest to, że to jest konkurs. Że z tej dużej ilości pięknych, ładnych prac trzeba wybrać te najlepsze. Że konkurs był zorganizowany w setną rocznicę śmierci Carlo Collodiego, który jest autorem postaci Pinokia. Widzimy więc, że Pinokio ma już ponad 100 lat, prawda? A jednak cały czas go wszyscy znamy, lubimy. I właśnie też chcieliśmy zachęcić Was do poznawania takiej literatury, nie tylko współczesnych książeczek, które są też piękne, ale również o takich klasycznych książek, które gdzieś tam dawno zostały napisane i zapisały się na trwałe już w naszej świadomości i znamy te postaci do dziś i lubimy bardzo. Pierwsze miejsca. Emilia i Gras. Emilka, ja Cię nie przepuszczę, musisz pokazać swoją pracę. Która to jest praca? Tak, proszę. Proszę. I ta praca, wiesz, że jest na plakacie, który będzie informował cały czas o wystawie. Będzie na sztaludze przed wejściem do budynku. I wszyscy na pewno będą się zagrać. Jeszcze raz gratuluję i proszę bardzo. Ja teraz mam ten jak oraz Daria Wareszka, która również to uczyni pierwszego miejsca. Daria? Chodź Daria. Chodź Daria, kochani. Daria, pokaż mi. To jest praca, którą ja bym sobie w własnym domu poprosił. Znakomita. Będziesz malarką naprawdę. Dużej rachunki. Naprawdę, po tej pracy.